Siemanko, dzisiaj robimy sobie regulację zawarów w TRX 400. EX. Co? EX, Sportrax, nie Ferumen. No właśnie, zobaczymy jak to pójdzie. Już kiedyś były ustawiane. Ile temu ustawiałeś? No, mało jeżdżę, to tak co zimę. Co zimę, no przy tych sprzętach nie trzeba często. Więc zobaczymy sobie jak to wygląda. Na YouTubach chyba nie było jeszcze tego sprzętu. W Polsce bynajmniej jak to się robi, więc... Erik. Ciemko. Może nawet dobre będą. Te zaczaski? Czy zawory? Zawory. No nie wiem. Coś tam już powoli strzela. Dla tych, co narzekali, że bałagan w garażu pod ostatnim filmem z konkursem związanym już posprzątane, żeby nie było. Ostatnio za dużo się tego zjechało na raz i się zrobił nieporządek. A już jednego nie ma stupa? No właśnie, ACR-ka już oddana, także można było trochę ogarnąć. Posegregowane wszystko. Sprzęgiełko moje. Połamane, już czekam na tarcze nowe. I części z enduro opa po prawej. Oprócz tam głowicy i cylindra, bo to poszło. Poczyszczone już wszystko prawie. Tylko uszczeleczki teraz i będzie można składać. Także wszystko ogarnięte. No, baczek i będzie pokrywa prawie, nie? Więcej pracy niż mi się wydawało. No ale dobrze, i tak czy inaczej muszę to zabrać. Dobra, poszło. Już na wierzchu, kurwa. Albo tu pokrywy nawet nie trzeba ściągać nie, żadnej. Nie, coś ty. Tylko okienka. Rewizyjne. Co cię tak dopieprzyło? Teraz trzeba ustawić górny punkt. Poreczek z lewej strony silnika. I tu tylko ustawiasz? Aha. No. Jakiś tam filozofii chyba nie ma. Przeskoczyło coś? No, przeskoczyło. Czego w ogóle szukam? Jakiegoś znaku. Jeden znaczek, drugi jakiś. No będzie przeszkiwał, bo jest ta świeca niewykręcona. To jest F. F jest bodajże jak się coś sprawdza przy elektryce. No może, no, no, no. To ja byś chciał jakiś prąd tam sprawdzić, nie? No. A ty masz na jaki? Co tam masz jeszcze? Musi być albo tam będzie T, albo taki kluczyk. Coś w tym stylu. O, jest T. Jak teraz. T. Zaraz to zdjęcie T jak zrobię. Teraz. Czekaj lekko. Znak na górze T powinien być. Nie będzie widać chyba na kamerce, ale... No, ale powinien być tam znaczek. No i można sprawdzać. O Boże. Ale duża kurwa. Jakiś debil dokręcał. A masz pneumata. No. O kurwa. Cię pociągnie za ślep. No. Nie wiem kto to dokręcał. Nie wiem. Nie dostał. Ależ mi ręka zabrała. A jeszcze brus, to jest zahaczysz o coś i jest to będzie. A że one tak się poprzeklejały, kurde? No może. Za bardzo żyłujesz. Nie, 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 to jest chłopie. Ty każdy tak jeździł leciutko jak ja. To dopiero no, teraz dodam, jak odkręcę z palcami. O właśnie. Kurde, na wierzchu wszystko, nie trzeba się nigdzie cisnąć. Świecimy lampeczką.
No, powiem ci, że taki wręcz wzorowy. Co? Luzik. Tam jeszcze? No jak tak chycisz paluszkę, to już czujesz go tam wtedy, nie? No mówisz ten, no. Chyba za duży. No lekko jakby za duży, ale... Poczekaj, nie tak. Andrzeju, nie tak, tak sobie to połóż. Żeby było tak samo, potem wracało w to samo miejsce. No, no. Taki mam fetysz. No lepiej tak. Taki wytręć, bo mi to spadnie zaraz. Ale też nie jest tak super, bo to kurde, to nie wkładasz go tak prosto jakby stąd. No nie. Ciężko jest wyczuć. Akurat duży, za duży luz ma. Nie? No. No. A ile ma być? Na sący ma 10. Być? 10. No, chyba zaworki do wymiany. O, panie, one tam dopiero się pierwszy raz do ten dotarły. Wolną rękę, jakby co tam. Czekaj. Ty tak, żeby trafić w ten, to musisz kilkanaście razy popróbować. No niby on tam jest tak mocno spięty. Nie wejdzie teraz. No trzeba go trochę popuścić. No czekaj, tak zrobimy. No bo wchodzi on. Wchodzi? Czy żeś z boku wziął? Nie, no teraz jesteś pod nim prosto. Widzisz. Aha, to gdzieś tam właśnie bardziej. Jak ten grzybek jest tam, kurwa. Aha, tu z boku wchodzi, no faktycznie. Czekaj, zobaczę od tej. Tak, trochę popuściłem. Teraz nie wejdzie. O nie. Teraz powinien wejść. No, teraz nawet fajnie. Zobacz. Zobacz sobie. Tak, to jest, wiesz, z oporem jeszcze... dosyć, ale. No, chociaż z oporem, nie, ale to jest to, on rusza się, powiedzmy. Tylko teraz się to dokręci. No właśnie, dokręcisz mocniej i wtedy jest ruszać. Liptonki. Już zawsze milimetr się ruszy. No nie, powiedziałbym, że jest dobrze. Nawet ci się udało. Przeszkadza. O, ty małpa, ale ktoś go dociągnął. Nie wiem, czy nie poszedł cały... A, dobrze. Kurwa, nie chce wejść. No. Włóż go tam, czekaj. No. Nie ruszaj teraz. Lekko go chycę. No, teraz nie wyciągnę. O, no, zobacz, tak. Wyciągnąć? Trzymaj tam. No, teraz proszę. No, zobacz. Pokaż, no. Czyżby to się udało? Kiedyś to tak się męczyłem z tym. No, co ile? Dobra, teraz tutaj mamy 13, bo powinno być 12, nie ma takiej płytki. To tą będziemy musieli ciasno ustawić. 13 na 13, wydechach ma być, tak? No, na wydechach powiem. 12 o, no ma być. Działamy tak samo jak z tymi. Jeśli będziemy nagrywać, szybciej pójdzie. O, no. No, tu ciasno bardzo wchodzi. 13. No. Tam. No. Ręcznie chcę. Tak na początek sam, nie? Tak złapię tylko. No to ty nie trzeba ruszać, nie? Super, nie? No. Widzisz, jak się powinno jeździć, pooglądaj sobie moje filmiki, ja tam jeżdżę, to tam będziesz mógł sobie, wiesz, dopasować swój styl. Do 50 na godzinę. Do 50, dokładnie. Lekko gazu, muskać, pik, pik. Tak. Jawol. Super to jest, nie? Tu jakie ładne to. To jest polerowane. Nówka sztuka. To jest wszystko nówka sztuka, cały kład. Żeby to trzeba urodzić trochę. I się dba, nie? Czyli tak, tych nie dotykałem kluczem, czyli ok, zostawimy to tak. Te jeszcze do pewności lekko zobaczę, czy jest dociągnięte wszystko, no. Bo to musi być pewne. Aby to się odkręciło podczas jazdy. Kurwa. Można nagrać filmik. Co się stanie, gdy tak. Spadnie zabezpieczenie? W CRF, tam już patrzałem, jak to jest zrobione. Tam jest też taka śrubka i to idzie fajnie, popuścić tam. A to nie, to pokazał w tym Kawasaki, cośmy robili. Co robiłeś? No. Tam też była ta do góry, ten mostek odkręcony. I co się porobiło? No. Tam to był jeszcze silikon. Dobrze jest. No to z zaworkami nie ma dużo roboty. No bo to... Tych to wiesz, rozbierzesz, bo pomierzysz. To robi profesjonalista. No. Ale płytki zamów.
A płytki zamów? No właśnie. Przyjdź do domu, jeszcze okazuje się, że za małą kupiłeś. No właśnie. No tyle, że no coś za coś. Kurde belek. Ile tam było newtonków? 120. Nie, newtonków było 24, co pamiętam. Chcesz klucza, czy nie? 20 parę. Nie, wiesz co... O, tak zrobię. No, chyba 25 teraz dać. Kurde... No, a tu to 6. Nie, bo to nie będzie świrował. No i zaworki wyregulowane, za chwilę sobie to poskładamy. Nie wiem, czy to będę nagrywał. A propos jeszcze TRX450, ostatnio założyliśmy zestaw naprawczy gaśnika. Dysze, wszystko wpadło oryginalne, ale no niestety maszyna chodzi teraz tylko na ssaniu. Może wiecie, dlaczego tak jest? Dajcie znać w komentarzu. Na ssaniu odpali ładnie, wkręca się na obroty tak jak trzeba, po wyłączeniu ssania gaśnie. No i w ogóle nie chodzi tak jak powinna, nie? Próbowaliśmy już z powrotem, przełożyliśmy te dysze, co były wcześniej, na nich chodziła tak jak trzeba, ale nadal jest ten sam problem, także no głowa mała. Też tu musimy zaworki sprawdzić, bo nie były sprawdzane, ale no wydarzyło się to po zmianie tych dysz na oryginalne. Chociaż teraz tamte powróciły i tak samo chodzi. Sam już nie wiem, ciężki temat z tym TRX-em. No dobra, w tym filmie to wszystko. Takie szybkie wideo znów z garażu, ale teraz chyba takie będą. Także trzymajcie się i do zobaczenia na następnym filmie. Narka.